Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry As Dusk Falls. Kontynuujemy sobie naszą przygodę tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Ostrzegam, że dzisiaj możliwe, że będzie tak, że po prostu w pewnym momencie się urwie film, bo ja usiądę, wiem, że to jest końcówka, także to jest albo przedostatni, albo ostatni odcinek. Jeżeli ten odcinek, który nagrywam teraz, będzie trwał ponad godzinę, to ja sobie go utnę na pół i podzielę na dwa odcinki. Jeżeli będzie trwał mniej niż godzinę, no to zostawię jeden odcinek. Nie jestem w stanie tego jakby przewidzieć, bo to jest gra z wyborami, którą ścieżkę wybierzemy, to jedna może trwać troszeczkę szybciej, a druga może trwać dużo, dużo dłużej. Także możliwe, że dzisiaj się po prostu utnie odcinek. Takie ostrzeżenie na samym początku, dlaczego się nagle zakończył, jeżeli się zakończy. No i słuchajcie, możecie zostawić lajka, a my kontynuujemy sobie naszą przygodę. This shirt. You sure we fit in? Well, it's all we could find. Excuse me, have you seen Todd? He said he'll be back in an hour. Todd was pissed when his parents wanted to move to Idaho. But his dad had family here and they have all kinds of money, so. This isn't good. There's too many people. Clover? What is it? It's for headaches. I think it's ecstasy. Have you done it? No. Have you? No. My dad already thinks I'm a drug fiend, so what the fuck? Może odmówimy, jesteśmy szukani przez pierdoloną policję, co? Not for me. Tak, co chętnie, ale jestem pierdolonym przestępcą, no właśnie. Już trzeba pilnować, ja zawsze byłem tym nudziarzem, co pilnował innych. Chociaż zawsze też przesadzam. Po prostu jeżeli ktoś nie tego, ktoś na przykład nie imprezował z nami, to wtedy to ja byłem poddymiaczem. Ale jeżeli ktoś, wszyscy imprezowali, nie było jednego zioma, co to wszystko ogarniał, to właśnie ja zawsze ogarniałem wszystko. Żeby było dobrze. Ale cicho mają muzykę strasznie. Oni chyba własnych tych umysłach się bujają do tych nut. No trochę z tym preza. To sprawa trawki, nie możesz tu zostać. Brzmi fajnie. Glad you're having so much fun. This is the absolute best I have ever felt in my whole entire life. We should take some pills with us for the road. Maybe. I'm gonna go get a soda. Okay. Obawiam się, że wiem, przed jakim wyborem staniemy. Zapewne. Ty, a czemu to jest tak głośno? Gireczkę w sumie. Mega głośno jest, nie? Mam wrażenie. A chyba jest tak w miarę idealnie właśnie, żeby się wczuć. Musiałem aż sprawdzić. Trochę taka cyberpunkowa, mam wrażenie, impreza. I nuty też takie cyberpunkowe. Fajne. Vanessa? I stroje niektórzy też mają spoko. Huh?
You're the last person I expected to show up asking for a favor. Well, I'm full of surprises. Wejdź do środka, poczekaj na zewnątrz. Interwencja, interwencja. Witam serdecznie. What are you looking at? Dean, what are you doing? You know this guy? So what if I do? Jestem jej przyjacielem. We go to school together in Arizona. Well, whoop-de-doodle fucking do. Now get out of my room. Or get out of the party. Dean, please. I'm all right. Buddy, she's asking you to leave. Sorry if that hurt your feelings or something, but it's what she wants. Be a good sport. You can't win them all. No to co? Nie ma dobrej imprezy bez dobrej walki, co? Jak w Wiedźminie. Krew i wino muszą lać się jednocześnie. W takich samych ilościach. Krew i miód. Jak wikingowie. Come to my party and start this shit here? You started this. Dean, please, let's just go. Właściwie to w sumie on ma rację. To była jego impreza i my się wpierdoliliśmy do domu i tak sobie zrobiliśmy. I to jeszcze o samicę. No ale nie wytrzymałem. It's time to go. You're one jealous fuck. Well, guess what? She was mine first. Daj mu butelką? No pewnie, że tak. Albo nie. Dobra, wystarczy. That's right. Walk away. Fucking pussy. A przecież my nie na Twitchu jesteśmy, dobra. Jaż tak, Twitch administration. It's only a game and pussy means something else. Are you crazy? Starting a fight with him? No, to było dla ciebie. Ta, ta. Mamy to. I stood up for you. I didn't ask you to. You can't just go around punching everyone who pisses you off. No właściwie to mogę. Why did you tell me he was your brother's friend? Because I thought you'd get upset if you knew I'd gone out with him for a while. Apparently, I was right. He could have helped you if you trusted me. We should go find somewhere to sleep before the cops come. But tomorrow, we're done. Mogłaby docenić. Jedna sytuacja jednorazowa, tak? Ja bym docenił, jakby ktoś raz się za mną wstawił. W sensie za mnie zawalczył. Gdyby to się zdarzało na co dzień, no to wiadomo. To nie da się tak żyć. Aczkolwiek raz... Słodkie. Po prostu. Wyobrażacie, żeby się samica za was biła chociaż raz? To już bym nigdy nie oddał. Don't follow me. We shouldn't go too far from the car. Dobra, to my w aucie. Tadek. To? That house you robbed? Was that all it was? A burglary?
Przyznaj się. Nie ryzykuj. No, pytanie, czy kierujemy się rozsądkiem, czy uczuciami. Uczucie mi mówią, żeby się przyznać, tak powiedzieć, całą prawdę. Będziemy się wtedy czuli lekko. Natomiast nie ryzykuj, podpowiada mi umysł, który sprawi, że będzie z nami. Bliżej. Ta laska. Natomiast jeżeli chodzi o uczucia, no to wydaje mi się, że trzeba się kierować sercem i nie gadać... Nie ukrywać żadnej rzeczy, bo to nic nie da. Nawet jeżeli ma to oznaczać, że laska nas nie lubi. Chociaż mam wrażenie, że nasza postać nas lubi. Ją lubi. Znaczy, ja jestem tą postacią, więc... Tylko sam. Co? Nie wiem, co mówię. Mówię, że to ja gram tą postacią, więc ja zadecyduję, że on lubi tą laskę. Sheriff came home, we ran, got holed up at this motel on Route 66. You're one of them. The family from the news. I didn't want to be there. It wasn't my idea. But the cops don't care about that. They're blaming me for all of it. People died in that motel. Not because of me. Mi strzelać nie kazano. I'm sorry. Najpierw już odejdź. Rozdrożę, ta? Potrzebuje cię, no potrzebuje ją. Ale generalnie lepiej, jeżeli odejdzie. W sumie wpakujemy ją w gówno. No, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Maybe you're right. Maybe you should go. Because what I'm doing, crossing the border illegally and all, it could be dangerous. There you go again. Acting like I need protection. That's no, not it. I just... A no właśnie, bo ona z nami chce, tak? Facing you get hurt. A little late for that. Przecież ten ziomuś miał nam ogarnąć przejazd przez Kanadę. Ja jestem debilem przecież, co ja zrobiłem. Kompletnie zapomniałem o tym wątku. Nie użyłem mocy. Tomorrow morning you can drop me at a gas station. My dad's gonna kill me, but I'll deal with it. First you lied to me. Now you're going off without me. You're more like your family than you realize. Mogę to zostawić za sobą? Zawsze będę jednym z nich. Mogę to zostawić za sobą. I'm not like them. Maybe I never was. If you say so. I'm sorry, Vanessa. I really am. Yeah. Me too. Tak, czyli ona miała z nami przez tą Kanadę jechać, ja kompletnie zapomniałem o tym, widzowie. No debil. Serio, kompletnie o tym zapomniałem, no o tym wątku. Mogliśmy je zaufać, tylko pokierowałem się emocjami, bo nie użyłem mocy mózgu, bo zapomniałem o tej informacji, no. Dlatego widzicie, nie kierujcie się emocjami. Widzicie, zawsze coś się zepsuje. Stara się zapobiegać krzywdom i chronić innym. Wartość, to prawda. Cecha, ryzykant. Odważnie stawia czoła niebezpieczeństwu. Szybki refleks. No niestety, jestem kompletnym durniem. Naleziono Vanessę i mogłem albo odpuścić jej, albo walczyć. Ta 36% tylko uderzyło. Działa, bo jestem kurwa głupi jak but, nie? Ale ostatecznie, nawet jeżeli poszlibyśmy tą drogą, to mogliśmy... A, jest tu opcja, pożegnano się z Vanessą. 29% ją wybrało. Pewnie było... Była też opcja, że jedzie z nami. No szkoda w sumie, że nie jedzie z nami. No, trudno się mówi.
A tutaj Sharon została aresztowana, a mogła zostać niearesztowana. No dużo rzeczy mogło się tu w sumie wydarzyć. Mamy 4 endingi w tym epizodzie, także... Także idziemy do następnego rozdziału. Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o moje wybory, to są zaskakująco dobre. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak dobrze mi pójdzie. Myślałem, że raczej zabiję całą rodzinę. Jedną i drugą. Serio, w każdej grze popełniałem mega beznadziejne wybory, więc tutaj w grze opartej tylko i wyłącznie na wyborach, to nie spodziewałem się tak wysokiego i dobrego rezultatu. Tylko jedna osoba zginęła. Jej stary właśnie. Oddychaj, bracie. Kiedyś, ja, ile w ogóle, a w sumie to takie retoryczne pytanie, bo mi nie odpowiecie, zapomniałem, że to nie jest stream, ale... O. Ile potraficie wstrzymać powietrze? Ja tak, nie wiem, z minutę 40? Byłem kiedyś w stanie, a potem zacząłem jarać ślugi. Co tu się dzieje? A, to jakieś tego. A, 2 minutki, o kurwa, 2 minuty to sporo. No tak, bo my wchodzimy w taki, zwalniamy tempo i sercowej wchodzimy w taki stan halucynacji trochę. Tak ogólnie jest taka technika, że każdy z nas by potrafił na 3-4 minuty wstrzymać powietrze. No myślę, że jest to do zrobienia, jest to niebezpieczne, więc jeżeli pomyśleliście teraz, że świetnym pomysłem jest to zrobić, raczej nie róbcie tego bez wsparcia kogokolwiek. Żeby chociaż tylko na ciebie patrzył, czy jakby wszystko jest w porządku i w razie czego to... Wiadomo, pomógł. You work at the deli on campus? Sorry, that's not me. No, I recognize you. You make the best meatball subs. That other guy? Kanapki z klopsikami? I don't work there anymore. Oh, sorry. Look, that thing you were doing in the water. Can I ask what it's about? Holding your breath like that? Some people meditate. I sink to the bottom of a pool. One of these days, I'm gonna get to 2 minutes. Wow, that sounds intense. Why do you do it? Poczucie kontroli, stawianie sobie wyzwań, tam czuję się dobrze, nie twoja sprawa. Poczucie kontroli, stawianie sobie wyzwań. It's nothing. Just beating the clock. You don't want to just try out for the swim team or something? I don't do teams. I should be getting home. Look, I know we don't know each other, but I kind of have a sense for when people need help. My mom got sick a few years ago. I was spending every night in the hospital with her, worrying whether she'd make it. And all my friends wanted to talk about was homework and boys. Until I realized there was always someone ready to listen. Right. Maybe. Just ask for me. My name's May. With a Y. Got it. No nie odmawia się, chociaż każdy, kto tam próbuje pomóc w jakikolwiek sposób, to trzeba być mu wdzięczny, nawet jeżeli średnio mu to wychodzi. Raczej wątpię sobie. Naszą postać, znaczy się. Okay, I got a bus ticket for 2 p.m. Jezus poprowadzi. I also called home and had a chat with Mima. What did she say? That I didn't give my dad enough of a chance. That he
loves me more than I realize, blah blah blah, and we both need to try harder. I don't know. Maybe she's right. What's in the bag? This? Just some food, for once you start the hike. It'll make the money last a little longer. You didn't have to do that. I didn't have to do any of this. Anyway, I guess this is it. Powiem szczerze, że na początku naprawdę ciężko mi było podejmować wybory, bo nie byłem czuty, nie miałem żadnego połączenia między postaciami, to teraz mi jest mega przykro, nie? Już po tylu godzinach. Proszę, nie wspomnij inaczej o Kanadzie, nie zapomnij o mnie, dziękuję za pomoc, nie zapomnij o mnie. O. Remember me. Ale złodziej. Are you studying for some test? Believe me. I won't be forgetting you anytime soon. And don't you forget me either. I should get going. And I should start reading Jane Eyre, because apparently I'll be back for the last week of school after all. Kurde, dmucham chyba w mikrofon mocno. Goodbye, Jay. Bye, Vanessa. Ogólnie jak podjęliśmy ten wybór między... O. Jeżeli podejmowałem ten wybór między potrzebuję ciebie, a może lepiej zostań, to podjąłem go z tego względu, że potrzebuję ciebie brzmiało, jakbym potrzebował ją tylko po to, żeby dostać się do tej Kanady. Tak pomyślałem, kurwa, w moim małym umyśle. Then took shelter at a motel that turned into the scene of a... Słuchaj dalej, lepiej nie wiedzieć. Czemu? Słuchaj dalej. Describe Jay Holt as an awkward, quiet high school dropout. Holt also has an accomplice, 16-year-old Vanessa Dorland. O kurwa. Assumed to be armed and dangerous. Hamuj. If you see either of these violent Zawracasz. Criminals, please call 911 and make... Zawracasz, to jest chore? Zrobiło się o mnie głośno? Dobrze, że Vanessa odeszła. A nie zawracamy? Armed and dangerous? That's crazy. Wonder if Pa's heard about all this yet. Zawracaj. No nie, no zginie albo coś takiego. Niech zginie, to przez siebie, abym zawrócił. O kurde. Shit. Witam. Morning. Everything okay, officer? Just running a sobriety checkpoint here, looking for any intoxicated drivers coming back from that Riverpalooza music festival. Mm-hmm. Were you there? No, sir. I'm just passing through. Can I ask where you're coming from? Arizona, Salt Lake City, San Francisco. Salt Lake City? Nie wiem, skąd jadę, kurwa. San Francisco. Plates, które, jakie my mamy tego, jakie my mamy tablicę rejestracyjną? Nie wiem, nie znam się na Ameryce. Żółtą. Arizona może? Nie wiem. Arizona? Oh yeah? Cause you have Montana plates. You go to school down there or something? No sir. I just live there. Well, that'd be a long way to come for a concert. Uh-huh. Anyway, if I could just see your license and registration, you'll be on your way. Spraw schowek, jeszcze nie dotarły pocztą. Spraw schowek, ale to nie będą przecież moje. Nawet jeżeli będą, to raczej wątpię, że to będą moje prawo jazdy. Więc jeszcze nie dotarły pocztą, wariacze. They're still getting sent. I
just went to the DMV. Didn't they give you provisionals? What are provisionals? I'll need to run the plates. Dispatch, need you to run some plates for me. Montana, 3, Papa, 2, 1, 5, 7, Tango. Shit. Shit, shit, shit. What, again? Well, can't you run it manually? A, nie działa im. Zaczekaj na glinę, gazu, zaczekaj. Look, I can explain. Goddamn database is down again. There's a sneak peek of Y2K for you. All right. I'm gonna let you off with a warning. Next time, bring your license along for the ride. Oczywiście. Get out of here. Pozdrawiam. Dobra, to ja jadę dalej, panie wodzu. To co, już Kanada jest? Nie, chyba jeszcze nie. Ale tak kanadyjsko już widzę. Powoli się zaczyna. W ogóle Kanada to jest tak przepiękny kraj. I w ogóle lubię też jego poglądy kanadyjskie. Takie luźne. Ja lubię wolność. 2012. St. Louis, Missouri. Missouri. You sound in a good mood. Craig and I finally decided to tie the knot. We're getting engaged. Oh. I know you're not his number one fan, but we're good for each other. I'm happy for you. Congratulations. Thank you, honey. We're having a little engagement party this weekend. I hope you can make it. On one condition. I reserve the right to split if you two start salsa dancing. So how's things at the deli? Bet you've made an impression on the boss. You could say that. Why? Everything's okay there, right? To be honest, Mom, things weren't working out for me with the job. So what are you saying? You quit? More like, got let go. Zoe, what will you do without a job? Mom, it's fine. I've got a few things lined up. Don't worry. I'm your mother. It's my job to worry. Tyle razy teraz. Odbyłem podobną rozmowę, to nawet nie zliczę. Zoe? Ale przecież dobrze Sorry, było. Przecież dobrze go. Płacili. Klasyka. Ale co to był za list? Ze szkoły czy co? Co to było? Nie mów, bądź cicho. A to ten ziomuś nas napadł? Znaczy naszą postać, naszą laskę? Chyba nie, chyba ona sobie to... Where is the other bottle? Wymyśla, tak? Tak mi się wydaje. Napady lękowe, no nie są to przyjemne rzeczy. Przeszukaj szufladę. Pill bottle. I just not seeing it? Było takie mega smooth do podniesienia, nie? Komputerowe bardzo. Stojak. Stop looking at me. W ogóle nasz tutaj starszy chyba mógł przeżyć to spotkanie, ale... Ale nie przeżył.